Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Palhais TV i zapraszam na relację Sjallnweir Puskwinglish Goger Huern Drobus Shantesilio Gogogoch. Palhais TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Dzień dobry kochani, jest wtorek 16 kwietnia, godzina 4.30. 4.39, jestem z Piotrkiem na lotnisku. Luisa jest w środku, bo jest zimno. Kraken wraz ze swoją dziewczyną Kamilą też już gdzieś są i podążają do nas już za chwilę. Wylatujemy do Walii. Przejdźmy już kontrolę bezpieczeństwa. Jest z nami Kraken. Dzień dobry. I Kraken jest ze swoją dziewczyną. Jest to Kamila, proszę. Tak wygląda. To jest moja dziewczyna. A nie, to jest Piotrek. Moja jest tam w sklepie i już buszuje na shoppingu, tylko weszliśmy na lotnisko. Wylot mamy za 1,5 godziny, więc możemy iść coś ten. Kraken, jak jesteś podekscytowany? Tak. Że będziesz jeździł samochodem po drugiej stronie ulicy? No, jazda każda inna. Powiesz? Zdradzimy Wam, że Luisa wczoraj wróciła z Nowego Jorku, a dzisiaj wylotuje do Walii. Więc nawet doby nie była w Polsce, widzicie, jak światowa dziewczyna lata. I czemu, skoro przylatywałaś nad Walią, to nie poprosiłaś pilotów, żeby wyskoczyć i już nie musiałabyś latać, byś była tam na miejscu? Nie leciałam nad Walią. No ale bardzo blisko byłaś Walii. Leciałaś nad Szkocją. Ale to bardzo blisko. To byś powiedziała, panie, weź to tutaj. Skoczyłabyś ze spadochronem. No mogłam, ale już mi się majtki czyste skończyły. Pięknie wschodzi słońce. No. Teraz jeszcze piękniej wschodzi słońce. Tak naprawdę to lecimy do Anglii, a nie do Walii. Bo do Walii to będziemy jechać za nią. No ale to już jest, że tak powiem, szczegół. Jak lecieliśmy do Portugalii, to z Polski mieliśmy mielone. Teraz Kraken wziął parówki jedynki. O! Ale żeby nie było, że samo mięso, to spieczyłem. Maróweczka, taki hot dożek. I ciasteczko. O! Oto. Dobrze, też hot dog. Chodź, zajebisz się. Ja sam lubię cię, wiesz? Tu możecie zobaczyć. Jancar tak śpi na ręce swojej. I nie wiem, czy to widać w kamerze, ale jest ta ręka bardzo czerwona, ponieważ odciął dopływ, krążenie krwi. Jak się obudzi, to będzie miał bardzo zdrętwiałą, mógł mu o tym powiedzieć, ale wtedy mnie by go bolało, więc mu nie powiem i niech ktoś chce śpi, to potem go będzie bolało. No, ręka nie roba kusi diabła, taka jest prawda. To do zachód pasy lądujemy. A to się nawet nie rozpiąłeś. A to nie, to przepraszam, to śpi. Co ci się śniło? Ruchanie. Co? Ruchanie. Kto cię ruchał w twoim śnie? Co się robi na lejcach plastyki? Się maluje! Witam Was prosto z Birmingham. Jesteśmy w Anglii i wówunio po raz pierwszy pojawił się w Wielkiej Brytanii. W samej Anglii będziemy naprawdę krótko, ponieważ już wypożyczyliśmy auto. Jest to Ford, ale niestety modelu już nie pamiętam. I wsiadamy w to auto i pędzimy prosto do Walii, gdzie znajdziemy się za jakieś 3 godziny. I właśnie dlatego jest z nami Kraken, bo ponieważ jako jedyny z naszej ekipy ma jakiekolwiek doświadczenie w prowadzeniu auta z kierownicą po niewłaściwej stronie. Ale on jeździł tylko w naszym rodzimym kraju, po Polsce, więc dla niego to też jest wyzwanie. Marcinie, czy stresujesz się zaraz po wyjeździe z parkingu z rondo? Absolutnie. Damy radę. Damy radę. To wsiadamy do środka i zobaczymy, jak Kraken sobie będzie radził na tych cudownych, pojebanych drogach. Ruszamy. Czuję się dziwnie, bo siedzę tutaj, gdzie powinna być kierownica, ale jej kurwa nie ma. A Marcin czuje się dziwnie, ponieważ ma ochotę się napić, bo jest pasażerem, a jednak nie.
Nie mogę. Bo jest kierownica i teraz musimy się wydostać z parkingu. Może bym pasy zapiął tutaj, bo jak jesteśmy w telewizji, zaraz coś podpierdoli. O, i to jest właśnie to, co chciałem. Państwa. Rondo. Jest i rondo. To jest tak chore po prostu. Dajesz kraken, kurwa. To już się kameruje. No i pan Marcin, kurwa. Ja pierdolę, ale dziwnie. Uwaga, kraken zrobił właśnie pierwsze rondo. Mamy 293 km. Będziemy na 14.42. I tym miłym akcentem zakończymy ten moment, ponieważ chcemy się skupić w 100% na tej dziwnej drodze. Minęły 3 godziny, w ciągu których dotarliśmy na sam kraniec Walii. Aktualnie znajdujemy się na przecudownej Holy Island. Ale zanim zaczniemy zwiedzać, zapraszam Was na kozackie intro. Wychowany tu na peryferiach miasta, miałem swój kryształowy dom, ale ktoś go roztrzaskał. Do dziś widzę miliony odłamków szkła, w każdym z nich odbijam się ja, inny ja. Wciąż surwis, nieroztropny synek, walczę z nim jak z wiatrakami, Titanic płynie. Stara komoda, której nie chcę wynieść, w środku pajęczyny, słoik marzeń w formalinie. Przyglądam się im myśląc, ile są warte. Wyglądają tak samo, jednak dziś już martwe. Co robić, panie, już go nie chcę, rzucam nim w ścianę. Jak ty rzucasz kamienie na szanie, amen. W głowie zamęt, zostań, nie oszalej. Gdy myśli rozbijają się o brzeg jak morskie fale, choć łzy płyną po policzku, trzeba iść dalej. Zbieram co mam, wstaję, idę dalej. Nie mogę przestać, nie ma już pięknej, tylko bestia. I nigdy nie pozwoli zamknąć się w sześcian. Wewnętrzny głos mówi, nie bądź mięczak. Większość drogi padał deszcz, na końcu powinna być tęcza. Holy Island nazywa się tak, jak się nazywa, ponieważ na tej maleńkiej wyspie znajduje się bardzo dużo różnych obiektów religijnych. Jeden z nich zobaczymy już za chwilę, ale zanim, że tak powiem, tam pójdziemy, chciałem zgłosić tutaj taką rzecz, że Janczar tu w trzecim słowie jest literówka. Widzisz? Faktycznie. No taki babol. Idziemy. Pewnie większość z Was zastanawia się, po co w ogóle przyjechaliśmy do Walii, ale już na samym początku odcinka przecież zdradziliśmy, że przybyliśmy tutaj między innymi po to, żeby odwiedzić miejscowość o najdłuższej nazwie w Europie. Ale kluczowe jest tutaj słowo między innymi. Ponieważ nie byłbym sobą, gdybym pojechał w jakieś jedno miejsce i zobaczył tylko jedno. Jest tutaj wiele ciekawych rzeczy, które w tym dosyć długim, mam nadzieję, że długim, odcinku postaramy się Wam pokazać. I proszę Państwa, oto pierwsze miejsce, do którego przebiliśmy. Jest to grobowiec z czasów neolitu, który znajduje się tutaj od około 3-4 tysięcy lat, a jego nazwa to Trefignat, ale się zrymowało i teraz tutaj trzeba przejść przez taką barierkę, to jest taka zasieka antyowczana, ponieważ Walia, jak wiemy, nazywana jest uczciwym krajem pastuchów, ponieważ tutaj jest 4 razy więcej owiec niż ludzi. Nasuwa się od razu wiele różnych skojarzeń, skoro jest tak dużo owiec, a mało kobiet, ale zostawmy ten temat na inny odcinek. Przyjechaliśmy tutaj podziwiać, a nie śmieszkować. Zobaczmy ten cudowny grobowiec. Jak sama nazwa wskazuje, jest to Trefignat, czyli trefi tutaj gnatem. Czyli wiadomo, składano tutaj zwłoki i w tym miejscu grobowiec się znajdował. Chciałbym Wam zdradzić taką ciekawostkę, że dużo, dużo później, o kurwa, o, kartka mnie wypadła ze scenariuszem, bo ja tak gadam, taki mądry jestem, ha, z kartki czyta, ha, kurwa. Nie wiem, co to byłby za samoloty, jeżeli ktoś z Was się orientuje, niech pisze w komentarzu. Wracając, chciałem zdradzić, że później, w czasach celtyckich, to oto miejsce lokalni druidzi wykorzystywali do składania ofiar. Dokładnie w tym miejscu składano ofiarę. I ja chciałbym tym druidom złożyć hołd. I też chciałbym tutaj złożyć pewną ofiarę. Zobaczycie to za chwilę.
Jaka ciepła! Przy budowce razem, jak robaki pod głazem. No zobaczymy, co jak Marcin. Jak przyjechaliśmy w piątka, klucz jest jeden. Na bookingu nie ma zdjęcia na zewnątrz. O kurwa, to od razu na górę się cały. Tak. Tutaj, proszę Państwa, mamy takie pomieszczenie z taką oto bardzo ładnym widokiem na owce oraz kamienie. Zajebisty widoczek, nie? No ci powiem, że pięknie. No, tu możemy sobie zobaczyć. Mamy widok na owce tak samo. Tutaj jest sypialnia mojej Eluizy. Tak, tutaj połóż coś, żeby było, że nasze. I teraz idziemy zobaczyć, tu prosto jest sypialnia Piotra Janczara. Yes. Tutaj jest pokój biesiadny. Ty, to można wypić chyba. A tutaj, proszę Państwa, kuchnia, w której będziemy mogli przygotowywać różne posiłki. A to tu zimno jest? No. A nie? No. Jest ciepło bardzo. Zimno. Ale dlaczego? Tu jeszcze jest jedna sypialnia dla Krakena i Kamili. Łazienka! Nie ma krzywdy, Piotruś, nie? Naprawdę spoko. Łazienka! Znajdujemy się właśnie w Tradeu. Tu się wyświetla. Jest to zaraz obok miejscowości Holichek i to jest 150-letni dom z kamienia. Na zewnątrz zaraz go pokażemy. Wygląda strasznie. Byliśmy troszeczkę załamani tutaj wchodząc, ale podoba mi się. Tak się prezentuje nasz budynek z zewnątrz. To nie napawa raczej optymizmem. I byliśmy mocno podłamani, gdy do niego wchodziliśmy, ale okazało się, że jest spoko. W powietrzu unosi się gigantyczny smród owczego gówna, ponieważ jest to po prostu farma i mi to nie przeszkadza, ale jakby ktoś z Was chciał tu przyjechać, to musi wziąć poprawkę na ten zapach. To proszę Państwa, jest to już Nissan Juke, tylko Ford Tourneo Custom. Gdzie on kurwa jedzie? Chcesz mnie przejechać, ty? Zapraszam Was, jak ile owiec tutaj na obiekcie. Piękna sprawa. Słyszałeś to? Słyszałem. Ale co to było, to nie wiem. Ale jeszcze raz, jakiś kot na przerwę. Ale pięknie jest. Pogłaskał ktoś świat. Wiejskie klimaty, a ja uwielbiam bardzo. Więc naprawdę jest super. Zarówno w Portugalii, jak i w Bali. Ekstremum takie lokalne, ale uważam, że to jest fajne spędzać właśnie czas w takim owce. Są kurwa dookoła, naprawdę, zobacz, tam tak, to tak samo, nie? Daje i daje! Co za zwyror! Żebym ja musiał nosić. Pozdro chłopaki! Dwie torby, dwa plecaki! Nawet się nie zmęczył. Spacer Polneza. Jeśli ktoś widział śnieg z piwowarów, to... Obawiamy. Lub kurwa, daj dłużej. Będziesz pieniędzy zarabiał. Będziesz siedział w domu. Nic nie będziesz robił, kurwa. A za co jest zapadone ciało, hajs? Ja kurwa dźwigam. A nie mogę, ory, mam kręgosłup, kurwa. Obawiamy. Nie, no żartowałem z tym kozakiem. To lekkie, kurwa. Dobra, idziemy po następne wojskie. No proszę, ladies. No weź odsuń się, korona, bo mi jest ciężko. No. Korona. Każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie. Ej, no kurwa, ja wychodzę. Dzień się, no. Najpierw się wychodzi z tramwaju, a potem się wchodzi. Ty zabrał, ej. Czego? O kurwa, jest ciężkie, pierdolę. A tam coś jeszcze jest? Już za chwilę, a tą drogą tam, i mniej więcej tam, pójdziemy do takiej bardzo urokliwej zatoki na kolację. Teken, czemu ja noszę twoje lady, kurwa, macie? No dobra. Pajacyka jeszcze zrób. Skrzypi. Tak, skrzypi, właśnie chciałem powiedzieć. Gasie mi z dupy wyjdą te pajacyka. Bierz na tej swojej lady, te, 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 te,
to. Jeszcze przerwę, jeszcze tu wracam. Pożegnam jeszcze. Rzeczy Janczara i woda. No to może bym zabrał tu pani, jak pójdę na palisko. O, babel. Jakby bonus z Bodycrestem przyjechali, by mieli po walizce, to po wniesieniu na pół piętra by rozbili obóz na dwa dni. A dawaj, bo muszę zmienić baterię. Kurwa, jakbym wiedział, to tego patroneta nie zakładam. Nadszedł czas na naszą pierwszą pieszą wyprawę. Idziemy do Sea Shanty Cafe. Oczywiście nie wybieramy się tam na kawę. Piotrek, to jest równorzędny, uważaj. Teraz przed nami jedna mila, zobaczymy, czy Piotrek da radę jedną milę tyłem. Tak, tylko chyba będę musiał kurtkę zdjąć. Ciepło ci się robi? No, nie powiem, chodzenie tyłem grzeje. Założyłeś rajstopy, to ci ciepło, nie? Co mam ci powiedzieć? Kamila, jak ci się podoba w Walii? Pięknie jest. A tobie Kraken? Bardzo fajnie. A tobie Piotr? Super. A mi też się bardzo podoba. To ja zdejmę tą kurtkę, poczekaj. Weź czuć, będziemy tędy wracać. Weź ją tu rzuć dziewczoki. Pięknie rozkwitające kwiaty. Mewy. Jak słyszę mewę, to mam wrażenie, że jest Mielno. Kojarzą mi się. Tu będzie taka fajna zatoczka. Jak tutaj widzicie tą wodę, o, to ta woda ma dostęp do morza. Tylko że to tam głębiej. I to jest taka rozlewisko takie, nie? I to zajebiste zobaczyć na czarnie. Ja pierdolę, ale ładnie. Uwaga! Łobaben! Wariat! Kurwa, auto bez kierowcy! Ale i tak nie chciałbym tu mieszkać. Znaczy, ładnie tu jest, ale kurwa, tu prawie cały czas pada. My się dogadaliśmy dokładnie tam z tym na górze, jak zawsze, albo z tym na dole, kto woli. Parka STV ma zawsze ładną pogodę, po prostu to tak już jest. Więc przez cały nasz pobyt nie będzie padało, a jak wyjedziemy, to zacznie. Dotarliśmy do centrum miejscowości Trehardrbej. Kiedyś się nauczę, ale na pewno nie dzisiaj. I jeszcze zostało nam z jakieś 100 metrów i będzie ta cudowna restauracja. Według aplikacji TripAdvisor to najlepsze miejsce, żeby zjeść coś dobrego w tej miejscowości. Teraz jak tylko będzie możliwość, to przejdźmy na drugą stronę, bo jak widzimy, w centrum jest ruch. Fuck you in the pussy. Pozdro! Trehardr. Turba duży, bej. Turba duży, bej. Baraneiros, kurwa. Jak widzimy, pojebanych nie brakuje, nawet wali. Pierwszy kontakt z morzem, które otacza to piękne miasteczko. Pięknie. Kurwa, to dziecko tam to biega po tej wodzie, ty. Ach, te Walijczyki, wariaty. Mieliśmy iść do restauracji Terror coś tam, ale niestety to nie było miejsc, więc poszliśmy do innej, drugiej, najlepszej restauracji w miejscowości Terror. The Black Seal. Thank you. Ty kurwa. Herbata zamówił mleko przejść. Wszystkim odwiedzającym Trehardrbej
polecam The Black Seal, naprawdę dobre było, nie Louis? Bardzo dobre. Zajebiste. I teraz Piotrek, żeby spalić troszeczkę kalorii, pójdzie tyłem do samego domu. Tak tego nie weźmiemy, ale niech sobie kurwa nagrywa. No to co, idziemy tyłem, a Jancer przodem? No. No to dawaj. To dawajcie posty na Instagramie z hashtagiem Jancer Challenge, jak idziecie tyłem. Wybierzemy 3 najlepsze posty. Te osoby będą mogły czuć satysfakcję z chodzenia tyłem. Ale trochę szybciej, kochani, bo wychodzicie szybciej. Elo! A ty masz sprawę! No ty masz sprawę w chodzeniu przodem, kurwa, i co? Ale bardzo ładnie wyglądacie tak. A potem puścisz to od tyłu i będzie jak normalne. Tu jak widzimy, znak uwaga, danger, bo jest prąd, a proszę zobaczyć, kabel, o! I tu zwisa, i tutaj po drzewku, i tutaj na tym murku, i zależy, Piotrek, nie dotykaj, bo jeszcze mamy parę dni zdjęciowych. O! Zobacz, jaki piesek. Ładny, nie? Tylko ma białą kitę. Cześć, piesek. Hello, dog. Nasz pierwszy dzień w Walii powoli dobiega końca. Teraz udamy się do naszego biura na górze, gdzie odpalimy komputer, czytnik kart i pozgrywamy i posegregujemy wszystkie dane, które udało nam się dzisiaj stworzyć i idziemy spać. Wstajemy o godzinie 5 rano. Dzień dobry Państwu, witam w drugim dniu naszej wspaniałej walijskiej przygody. Jest środa, 17 kwietnia, godzina 7 rano i teraz wsiadamy do naszego pięknego Forda i ruszamy do tej cudownej miejscowości o najdłuższej nazwie w Europie. Właśnie teraz będę zakładał moje nowe GoPro 7 na maskę samochodu. GoPro 7, które kupiliśmy dzięki wsparciu naszych kochanych patronów. Odpalam. O, pyk. Pyk. No i co? Siadamy i jedziemy, nie? No i przyjechaliśmy do Sianweir Puskwingis, Kogery Hwyrn Drobus, Sante Silio Gogogo. A dlaczego? Bo to głupie. Jesteśmy już w Sianweir Puskwingis, Kogery Hwyrn Drobus, Sante Silio Gogogo. Poświęciłem kilka dni i nauczyłem się tej skomplikowanej nazwy, a tutaj możemy zobaczyć sklep z pamiątkami, który chyba w tym momencie jest zamknięty i na nim możemy zobaczyć wyjaśnienie, co w ogóle ta nazwa oznacza. Walia należy do Wielkiej Brytanii, ale jest krajem dwujęzycznym. Tutaj ludzie mówią po angielsku oraz mówią w języku walijskim. I na dole mamy wyjaśnienie nazwy tej miejscowości po angielsku, a na górze oczywiście język walijski. Na polski to będzie kościół Najświętszej Marii Panny w dziupli Białej Leszczyny obok wartkich wirów wodnych oraz kościół Świętego Tysilio przy Czerwonej Jaskini. No, mogę wam zdradzić, że dawno, dawno, dawno temu ta miejscowość miała tylko 21 liter. Ale kiedy powstała nitka kolejowa łącząca resztę Walii z miejscowością Holyhead, w której mieszkamy, to okazało się, że w ogóle turystyka tutaj upada, bo ludzie przejeżdżali przez tą miejscowość i nikt tu nie wysiadał. Więc pewien lokalny szewc wpadł na pomysł, że wydłużą nazwę, zrobią najdłuższą nazwę w Europie i że przyjadą tutaj turyści. Jak widać na załączonym obrazku, to był bardzo dobry pomysł, bo gdyby nie to, to byśmy tutaj nie przyjechali. Luisa, tak? Przeczytaj. Lanfair Blgwinglgogerich Vrindrob Vlilantesilio Gogo. L. Wiem, to jest jakoś. Tak się czyta. Na przykład tutaj zobaczcie, są 4 L.
Więc to jest takie dłuższe, nie? Shan vair push gwingish gogeri hwyrn drobus shantisilio gogogoch. I może być to mylące, jak ktoś przyjedzie po raz pierwszy w tej miejscowości i mówi: kurwa, go, go, mordo, idziemy! A tu wychodzą takie walijki, wiesz. Rude takie, piękne. Jak widzą Państwo, jest tu naprawdę rewelacyjnie, jest co oglądać, jest co pokazywać. Teraz podejdźmy, zobaczymy tam budynek kolei, gdzie znajduje się stacja kolejowa o najdłuższej nazwie na świecie. Ale miejscowość, w której się znajdujemy, nie jest najdłuższą nazwą na świecie miejscowości, tylko w Europie. Dlatego, że najdłuższa nazwa miejscowości na świecie jest w Nowej Zelandii i ma 85 liter. Tam już pewnie nigdy nie pojedziemy, ale taka miejscowość jest. Wiem, że jeszcze jest też równie długa jakaś miejscowość w Kanadzie i może tam kiedyś, no zobaczymy. Wszystko, że tak powiem, zależy od nas oraz naszych wspaniałych patronów, którzy ufundowali nam tą cudowną wycieczkę. Shanvair pushkwingis goger hurn drobus shanty silio go go go. O, proszę. O. I tak właśnie prezentuje się stacja kolejowa o najdłuższej nazwie na świecie. I tutaj pędzą pociągi właśnie tam z Walii i prosto tą drogą jadą do Holyhead. Teraz wejdziemy sobie tutaj na mostek i z tego mostka będziemy mogli zobaczcie taką panoramę na te okoliczne budowle. Miejscowość to urocze, ciche, walijskie miasteczko. Jak widzimy, czas tutaj płynie bardzo wolno. Jesteśmy mniej więcej 2-3 tygodnie przed sezonem turystycznym, ale już za kilka dni zjadą się tutaj tubylcy całego świata, żeby odpoczywać. Tu jest bardzo czyste powietrze. Naturyści, nie tubylcy. Naturyści? Powiedziałeś, tubylcy z całego świata się zjadą. No. Turyści chyba. Tubylcy. O tubylców mi chodziło. Turysta to tubylec. Że tu byłem i tupiłem. Dwóch Polaków zwiedza Walię. I tak się stało, tak się złożyło, że dotarli na wyspę Anglesey, na której obecnie się znajdujemy. I podróżowali i dotarli do miejscowości Shanvair Pushkwingis Gogeri Hwyrn Drobus Shantisilio Gogogoch. Tej, której się właśnie teraz znajdujemy, jak widać na załączonym obrazku. Stwierdzili, że ta nazwa jest fenomenalna, świetna i że muszą tą miejscowość pozwiedzać. Łażą, oglądają, robią zdjęcia i w ogóle bardzo im się podoba. I nagle stali się głodni. Stwierdzili, że muszą iść do jakiejś restauracji coś zjeść. Wchodzą do pierwszej restauracji, podchodzą do lady i mówią do gościa: proszę pana, chcielibyśmy coś zjeść, ale prosimy, żeby pan bardzo wolno powiedział nam, gdzie my się znajdujemy. Gościu tak się opiera do lady, patrzy na nich i mówi: Burger King. Pozdro. Warto było przyjechać? Oczywiście, że było warto. Proszę Państwa, gdybym mogła co ten czas, to jeszcze raz bym przyjechała. Dokładnie. W tym odcinku Płachać TV niestety to już wszystko. A w następnym zobaczycie karykaturalny szarpidrut. O kurde. Dawno nie będzie. Żartowałem. Nie no, proszę Państwa, w tej miejscowości jest jeszcze bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy do zobaczenia, ale zanim udamy się w dalszą podróż, to zapraszam wszystkich na piękne przebitki Piotra Janczara. Benz. Czemu nie powiedziałeś Benz? Aha, Benz. Thank you.
Pewnie jesteście ciekawi, w jaki sposób można wysłać list do tej miejscowości. Na szczęście nie trzeba używać wszystkich 58 liter, wystarczy użyć skrótu, którego używają mieszkańcy, czyli pierwsze 20 liter, co i tak, jak na nazwę miejscowości, jest naprawdę bardzo długą nazwą. Jeszcze jedną rzecz Wam tutaj zdradzę. To jest oryginalna nazwa miejscowości, która jeszcze była w XIX wieku, zanim ten lokalny szef stwierdził, że zmieni ją na dłuższą, żeby była atrakcja turystyczna, więc to jest oryginalna nazwa miejscowości. Teraz, kiedy Piotrula robi dla Was przybitki, to ja zabieram moją ukochaną, jeszcze nie żonę, ale wtedy, kiedy Wy oglądacie i wszystko się ułożyło pomyślnie, to już jest moją żoną. To może dla pewności dwie wersje. Dobra, ja teraz zabieram moją uroczą żonę, narzeczoną, zobaczymy. Może ex, nie wiem. W sklepie z pamiątkami kupiliśmy kilka magnesików takich na lodówkę. Urocze bardzo są to twory, o. Na przykład taki, bardzo fajny, jakiś taki w kształcie jaja na jakimś kamieniu, też bardzo ciekawe. Ja sobie jeszcze wziąłem taką silikonową opaskę, żebym zawsze mógł sobie zobaczyć. I wziąłem sobie też koszulkę, nie będę teraz... Ta koszulka jest złota. Nie będę teraz rozpakowywał, dopiero jak dojedziemy do domku, to dzisiaj sobie wieczorem założę. Na razie tak nie będę w niej chodził, ale... Jest koszulka właśnie tutaj. Przepiękna jest, też za taką. Piękna rzecz. I teraz, proszę Państwa, mamy już tutaj okrane wszystko i udamy się na lokalny stadion piłkarski. Po krótkiej przejażdżce dotarliśmy. Oto Shanvair Pushkwingish Gogeri Hwyrn Drobus Santisilio Gogo Goh Football Club. Drużyna piłkarska o najdłuższej nazwie na świecie. Nie będziemy tutaj długo łazić, ponieważ tutaj tak za bardzo nie ma co pokazywać wtedy, kiedy nie ma żadnych rozgrywek. Z tego co pamiętam, to są jakieś doliny walijskich rozgrywek, pewnie jakaś 5., 6., 28. liga i tutaj grają fryzjerzy i tak dalej. No wiecie jak to jest w takich małych miejscowościach. A teraz zobaczcie, to jest oto to piękne boisko. Tutaj rozgrywają się mecze. Tuż za drzewami możemy zobaczyć obwodnicę, która pędzi przez wyspę Anglesey. Bo właśnie nie wiem, czy mówiłem o tym wcześniej. My śpimy na wyspie Holyhead, jest to maleńka wysepka, ale poprzedza ją wyspa Anglesey. I właśnie Shanvair Pushkwingish Gogeri Hwyrn Drobus znajduje się właśnie na wyspie Anglesey. Jest to sam koniuszek Walii, północno-zachodnia część tego kraju. Zobaczmy jeszcze tutaj trybuna honorowa, ponieważ tutaj siedzą VIP-y pod zadaszenie. Kurwa, jest! Pierwszy raz trafiony! Tutaj siedzą VIP-y pod zadaszeniem, a reszta tałataństwa, które zamieszkuje tą miejscowość, musi obejść się smakiem i stać już tutaj na deszczu. Jak wiecie, Walia słynie z tego, że jest to deszczowy kraj. Jak widać na załączonym obrazku, kiedy przyjechało Polhajs TV, chmury się rozstąpiły, nie ma ani jednej. I jest piękne słoneczko. I proszę Państwa, w kwietniu, 17 kwietnia, w Walii, w Wołyniu, krótki rękawek. No czy może być piękniej? Może być piękniej, bo mogę być pijany. Ale najpierw muszę zjeść. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. Dopiero o 11 otwierają śniadaniownię, w której mam zamiar zjeść prawdziwe walijskie śniadanie. Mam nadzieję, że nie będzie po niej prawdziwej walijskiej sraczki. Dotknę murawy. Tak, proszę Państwa, byłem, dotykałem. No i co? Teraz wracamy w okolice stacji kolejowej, ponieważ jest tam podobno najlepsza restauracja na śniadanie. Tylko chujowo, że otwierają ją o 11. Zapraszam. Prawie klasyczne walijskie śniadanie. Piotrek ma bardziej walijskie, bo ma z tą okropną fasolą, ale kto wie na jak roku, ten pierdzi po trochu. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie ma z nami Luizy. Właśnie nawiązałem do tego tematu. Luiza ma zemstę faraona. Aczkolwiek bardziej czerwonego smoka walijskiego, tylko że zieje brązowym ogniem. Nie ma jej, ale mam nadzieję, że jej przyjdzie. Kupuje mi kole, wzięła stopera, więc może jej pomoże. Tymczasem smacznego.
Przybyliśmy teraz, żeby zobaczyć kościół Najświętszej Marii Panny. Jest to pierwszy człon tej cudownej nazwy miejscowości, do której przyjechaliśmy. I teraz zobaczymy, jak on wygląda. Na sam początek mamy tutaj bardzo ciekawe wejście, które Luiza zaprezentuje. Luizo, wejdź do środka. Tam. O. I teraz proszę bardzo. I Luiza już jest w środku. Tutaj do tego kościoła i na ten cmentarz wchodzi się pojedynczo. Proszę bardzo. Teraz Piotr J. Ja mu... I zapraszamy do środka. Proszę bardzo. Teraz Kamila. A coś mi przeskoczyło w stopie. Piłeś alkohol? No. Ale nie mów, bo to dopiero będzie na końcu odcinka. Na patronów nagrywać. Nie mogą wiedzieć, niespodzianka. Kościół Najświętszej Marii Panny. To jest pierwszy człon tej uroczej miejscowości. Sianwar Puszkwingin. I dokładnie tak się to nazywa. Piotrek, odwróć się, pokaż panoramę. No, musisz przyznać, Piotrek, że urokliwy cmentarzyk, nie? Absolutnie. Filmowy taki bardzo. Luiza, jak? Fajnie. Luiza już się poczuła troszeczkę lepiej. Zemsta czerwonego smoka chwilowo ustała. Jakiego czerwonego smoka? Bo czerwony smok walijski zieje brązową lawą. Tak? Bardzo mi się podobają te zachodnioeuropejskie cmentarze, ponieważ są z takim smakiem. Dzięki temu, że te pomniki są bardzo podobne, to tak naprawdę wszyscy są równi po śmierci. A nie jest tak jak u nas, że ten ma większy, mniejszy, czerwony, bordowy, zielony. Uważam, że to jest słabe, nie? Bo tak naprawdę dla kogo jest ten pomnik? Ten gość, co tam leży, to już nie żyje. Ja uważam, że naprawdę nie warto się popisywać, jeżeli chodzi o kwestię, kto ma ładniejszy pomnik. I właśnie dlatego takie miejsca podobają mi się najbardziej. Jest skromnie, nie ma zbyt dużego przepychu. Teraz właśnie Łobaben. Proszę Państwa, jak widać, że to cmentarz. Jezu, króliczek! Proszę Państwa, dokładnie to miała być niespodzianka. Widziałem go wczoraj na Google Maps i stwierdziłem, że przychodzę tu dziewczyny, żeby zobaczyć ich reakcję. I co powiecie na temat śmierci króliczka? To pan tutaj, pan cmentarny go obciął. A tam leży jego druga część. Gdzie? O Jezu! Gdzie? Tam. O Jezus, Łobaben. Dodatkowo w tamtym miejscu widzimy statuę Nelsona Horacego. Jest to jeden z brytyjskich wojskowych z dawnych, dawnych lat, któremu udało się powstrzymać inwazję Napoleona na Wielką Brytanię. Możliwe, że gdyby to się nie udało, to żylibyśmy teraz w zupełnie innej Europie. Ale na szczęście Nelson Horacy go powstrzymał. Dodatkowo o tym panu mówi się, że kulą się nie kłaniał. Czyli wiemy, że na pewno nie był gejem. Teraz my idziemy sobie pospacerować, a was wszystkich przed telewizorami, komórkami, monitorami zapraszam na przebitki Piotra Janczara. Jednak was okłamałem. Nie ma teraz przebitek, ponieważ zobaczyliśmy, że pod pomnik tego Nelsona Horacego da się jednak podejść, więc skoro się da, no to Palhais TV musi to zrobić. Więc proszę Państwa, kierujemy się teraz na dół. Luiza mówi, że jakiś grób jest otwarty. No, open hours. Oplułem za szybkę. Pewnie widzicie pewną różnicę w moim zachowaniu, ponieważ tak, dokładnie, jest substancja. Piotrek, uważaj, uważaj, Łobaben. Poczekaj, ja pójdę pierwszy. Jest substancja w moich żyłach. Dokładnie tak. Teraz będziemy mogli zobaczyć statuę Nelsona Horacego z naprawdę bardzo, bardzo bliskiej odległości. Tutaj jest przejście. Hop, 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 hop. I o! Statua tego pana, który nie był gejem i kulą się nie kłaniał. Jak ci się podoba, Marcin? Ładnie, nie? Warto było przyjechać. Bardzo ładnie. Trochę śmierdzi mułem, nie?
słynny Britannia Bridge, który od wielu lat służy tutaj jako transport lądowy. Możemy zobaczyć, na samej górze widzimy samochody, a piętro niżej poruszają się pociągi, którymi można prosto tam z miejscowości, które są z tamtej strony, dojechać do miejscowości, które są z tamtej strony. Główka pracuje. Na samym końcu ostatnią stacją jest Holyhead, które będziemy zwiedzać ostatniego dnia naszego cudownego pobytu w Walii. Od razu nabrałem takiej mowy poetyckiej, jednak substancje wpływają na mnie korzystnie. Piotrek, musisz przyznać. Tak, zgadzam się. A, właśnie, bo wy jej nie widzieliście, jak ja ją piłem. A ja ją piłem i zobaczycie na koniec odcinka, bo ja piłem patronów zdrowia. Tak jestem. Chodź, Piotrek, zobaczymy, co na tych skałkach tu się dzieje. Jedziesz czy nie jedziesz? Idę, kurwa. Ja mam na siebie czekać. Nie narzekaj, kurwa. Uja. England expects that every man will do his duty. I ja swoje duty dzisiaj wykonałem. Wypiłem se te. Wsian warpusz gwingisz gogery churn drobus santy silio go go go. Rzeczywiście, posadce, mówi się lepiej. Wiem! Wszyscy walczycie, są pijani. Skoro zobaczyliśmy już te piękne okoliczności przyrody, to teraz naprawdę po raz drugi już, albo po raz trzeci w tym odcinku zapraszam was na cudowne przebitki Piotra Ranczara. Ale to się przefafluje chyba, nie? Puh! Zapraszam was wszystkich, wszemi wobec, na przybitki Piotra Ranczara. Benz, jedziemy. Wow. Jak myślisz? Tak. Stoisz w kadrze. Spotkaliśmy pewną uroczą panią, która powie nam, jak prawidłowo wymówić tą nazwę miejscowości. Najpierw ja powiem, jak się nauczyłem. So, I will start first. Szanwary push kwingis, gogery, hwyrn, drobusz, santy, silio, go, go, go. Yeah. It's correct? Yeah. Szanwary push kwingis, gogery, hwyrn, drobusz, santy, silio, go, go, go. Yes, it's similar. Thank you very much. You're very welcome. Hokus pokus, czary mary, już wypiłem dwa browary, ale żeby nie było, że Palhajs TV to jedynie patologia i tylko bawimy was moimi głupimi tekstami, to teraz was czegoś nauczymy. Zapraszam na kącik Bawiąc uczy, ucząc bawi.
W miejscowości Sianwair Puszkuinglis Gogery Hurndrobu Szanty Sylio Gogogoch wychowywała się Naomi Watts. W tym urokliwym miejscu to już wszystko. Teraz zabierzemy Was na maleńką Church Island, gdzie pokażemy Wam kościół świętego Tysylio. Dotarliśmy właśnie do miejscowości Menai Bridge, skąd suchą nogą można dostać się na cudowną Church Island, na którym, tak jak mówiłem już wcześniej, jest kościół świętego Tysylio. A czemu wy nie jedziecie? Kazałam czekać. A, no to już nie czekajcie, chodźcie. Beka. This is a hawk or? Yeah, male Harris hawk. It looks like a male. Females are 40% bigger. Yeah? And nastier. Oh. Nie, to gołąb. In human species, the women are 200% nastier. Yeah. Sly. Sly. Like a fox. Sly like a fox. Ze mną już dobrze czująca się Luisa Żywiecka, która nie jadła dzisiaj nic, ale piła dzisiaj piwo. Tak, polecam piwo na jetlaga. Jest... Wypijesz i od razu przechodzi. Wtedy jakby poczucie czasu się totalnie wykrzywia i wszystko tak, jest i w porządku. Tak, i wraca do normy. Tak. Zobaczymy, jakiego jetlaga będę miała za tydzień, nie? Jak będę sobie codziennie po piwku. Będziesz miała ciąg laga. Już za chwilę zobaczymy końcowy człon nazwy Sianwair Puszkuinglis Gogery Hurndrobu Szanty Sylio Gogogoch. Zanim tu przyjechałem, to tak pomyślałem sobie, że najprawdopodobniej siedział sobie gościu przy kąpie i zastanawiał się, jak nazwać miejscowość. I akad tak się złożyło, że kot mu przeszedł po klawiaturze i wcisnął enter i tak poszło. A okazuje się jednak, że ta nazwa ma jakiś sens. Oczywiście poznałem ten sens dopiero wtedy, kiedy zacząłem się przygotowywać, robić research do tego wypadu. Tam w oddali możemy zobaczyć kościół świętego Tysylio. Gogogoch znaczy czerwona jaskinia. I ona tutaj gdzieś kiedyś bardzo dawno temu była, ale niestety nikt za bardzo nie wie gdzie. Możliwe, że gdzieś tutaj pod spodem, pod tym kościołem, to jest, że tak powiem, rzecz owiana tajemnicą. Tu możemy zobaczyć coś tujo podobnego, co urosło do dosyć olbrzymich rozmiarów. Najpierw pójdziemy tutaj na samą górę. Na górze jest taki bardzo ładny pomnik poświęcony ofiarom dwóch wojen światowych. Ofiarom tutaj z tych rejonów, którzy zginęli albo w pierwszej, albo w drugiej. O babę! O moje nogi! I tu jest właśnie ten pomnik. A tutaj, proszę Państwa, widok. Tam w oddali jest miejscowość, której nie chcę mi się już wymawiać. Tam widzimy piękny Britannia Bridge. Tutaj możemy zobaczyć Menai Bridge. I to są dwa jedyne mosty, którymi można dostać się z lądu stałego na Anglesey. Dodatkowo tutaj mamy cieśninę Menai, która dzieli te dwa kawałki lądu. I w tym miejscu jest tak zwane The Swellies. I to jest najbardziej zdradziecka część tej cieśniny. I właśnie tutaj jest Rapid Whirlpools, czyli też kolejna część składowa tej nazwy. Jak Marcin? Fajny widoczek? Tak, wygląda jak łajno tych owiec zebrane w jednym miejscu. Nie? O, wchodzi Luiska. Marcin, ja bym chciał zapytać, dlaczego ty nas tylko po cmentarzach ciągasz? No bo to widzisz, no... Takie to rejony są, niestety. Reszta naszej ekipy została na górze, bo nie chce im się łazić w tej nazad po schodach, a my kierujemy się do kościoła świętego Tysylio. Jest to kościół z kamienia, który powstał mniej więcej w XV wieku, więc jest na tej wysepce już naprawdę ładnych parę lat. No, malutki bardzo kościółek. Bardzo ładnie się prezentuje. Widać, że ma swoje lata, ładne żyrandole. Fajny witraż, podejdźmy do bliska.
No, tak się to prezentuje. Tu jest księga pamiątkowa, do której można się wpisać. O, i nie poczekaj, zdjęcie sobie zrobię jeszcze, pamiątkowe. Zostawiliśmy małą pamiątkę po sobie w tym kościele. Mam nadzieję, że kiedyś jakiś nasz widz przybędzie, przekartkuje tą księgę i zobaczy ten piękny wpis. O, a co to za babeny tam siedzą? Kiedy ja mówię ło, wy mówicie? Baben! Ło! Baben! Ło! Baben! No, widzisz, Tagier, nawet tutaj ło babenują wszyscy. Kiedy w październiku zeszłego roku byliśmy w Portugalii, to też w miejscowości Palhais, odwiedziliśmy jeden cmentarz, ale to był tak naprawdę króciutki wątek. A dzisiaj ten drugi dzień jest naprawdę solidnie zdominowany przez takie oto tutaj piękne graveyardy. Nie jest to typowa, że tak powiem, zajawka nasza, jeżeli chodzi o Palhais TV, ale no słuchajcie, no ta wyspa wygląda fenomenalnie i naprawdę polecam. Jeżeli macie blisko, wpadnijcie kiedyś zobaczyć, jak powinny wyglądać cmentarze i jak powinni być ludzie honorowani po śmierci. U nas wszyscy się prześcigają. Ja mam więcej subów, ja mam większy pomnik, mam fajniejszy samochód i wszyscy sobie mierzą kuty. Czy naprawdę jest sens to robić? Po śmierci wszyscy są równi, jak widać na załączonym obrazku. Dziś mamy czwartek, 18 kwietnia, czyli to jest trzeci dzień naszej walijskiej przygody. Jak widzicie na załączonym obrazku, słońce przed chwilą wstało. Jest godzina 6:10 i wyruszamy na południe Walii do Parku Narodowego. Nie jestem pijany, po prostu tak mnie kłopotło. Do Parku Narodowego Brecon Beacons, żeby zobaczyć pewne wyjątkowe jezioro, które według niektórych jest jedną z najpiękniejszych atrakcji turystycznych, jakie możemy zobaczyć w Walii. Więc co, no przekonamy się, czy ludzie mają rację. W czasie jazdy do Parku Narodowego Brecon Beacons ujrzeliśmy dwóch uciekinierów z pańskiego dworu, którzy po prostu są na takiej samowolce. Idziemy teraz zobaczyć z bliska, jak wyglądają owce. Ale one chyba nie chcą z nami rozmawiać. Dobra, spróbujmy. Przepraszam, hello. Sianwair, puszkuingisz, gogery, huern, robusan, tysilio, go, go, go. Czy owce mnie słyszą? Śmiesznie pomykają. Proszę Państwa, no chcieliśmy porozmawiać z lokalsami, bo nie wiem, czy mówiłem już, że w Walii jest 4 razy więcej owiec niż ludzi, więc urzędowym powinno być beczenie i to są, że tak powiem, rdzenni obywatele tych wysp, a nie ludzie, więc no to jakby w sumie oni mają więcej pewnie do powiedzenia i one tutaj tak sobie łażą, ale zobacz, idą, nie idą ścieżką rowerową, tylko normalnie no, będzie pieszo, kultura. Ogarnięte kurwa. Pełna kultura. Dobra, proszę Państwa, no jedziemy dalej. Najfajniejsze jest to, że
Kraken nie wie jeszcze, że będziemy tam jechać 4 godziny, nie? Ja ustawię nawigację na połowę drogi, tam gdzie jest McDonald's. Jak dojedziemy, to włączę drugą część, tylko wtedy się dowie. Tak to by nie pojechał. Mamy 9:20, jesteśmy w miejscowości Aberdeen. Coś tam. Mieliśmy pożywne śniadanie w McDonaldzie. I Marcin, nie mówiłem ci wcześniej, żebyś się nie denerwował, nie, nie stresował. Jesteśmy w połowie drogi. Dobra. Jeszcze półtorej godziny mam ze sobą. Tak poważnie mówię. W 5 godzinach jazdy dotarliśmy na południe Walii, żeby zobaczyć jezioro Lyn y Fan Fach, czyli tłumacząc na polski jezioro Małego Wzgórza, które znajduje się w takim pięknym, urokliwym miejscu, które teraz tutaj widzicie. Żeby dostać się nad to jezioro, musimy wspiąć się tam wysoko, co zajmie nam około 40-50 minut. Jak widzicie na załączonym obrazku, wiaterek galancie wieje oraz widoki są przepiękne. Podejdźmy tutaj na chwilę, zobaczymy piękny strumyk. Piotr może se przejść, o, tak, dokładnie, piękne spodnie buty. O, no i zobaczcie, kochani, zobaczcie, jak tu jest pięknie. Mam nadzieję, że dźwięk się dobrze nagrywa, bo ponieważ wieje strasznie. Tutaj możemy zobaczyć strumyk, który nazywa się Afon Sawda i ten strumyk wypływa z tego niezwykłego jeziora. Dlaczego to jezioro jest takie niezwykłe? Bo jest kurwa piękne. Dookoła wzgórze wygląda jak swoisty amfiteatr. No, zresztą za chwilę będziemy na górze i zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Ale dla was to będzie za chwilę, ponieważ nas czeka solidne 40-50 minut wspinaczki i mam nadzieję, że warto. Że warto było przejechać 5 godzin w jedną stronę, teraz się męczyć, włazić i słuchajcie, 5 godzin będziemy kurwa wracać tam, gdzie mieszkamy, więc Kraken jest bardzo niezadowolony. Łobawę! O! I teraz tak! No, kurwa jak wieje! Mordo, kochana! Jezioro znajduje się na wysokości 510 metrów nad poziomem morza. Nie wiem, czy to wysoko, czy to nisko, bo nie wiem, na jakiej wysokości teraz my się znajdujemy. Sądzę, że dostaniemy trochę po dupie, ponieważ nie mamy żadnej kondycji, kurwa, tak naprawdę. O! Zobacz, taka ładna mała owieczka. Cześć! Łobawę! No co one tak uciekają? Zobaczcie w ogóle, ile jest min. Body Christ, przyjechałbyś tej, nie? Deptałbyś kup stale, kurwa. Idziemy. Zobaczcie, morale w zespole jest bardzo wysokie. Łobawen, super, idziemy, ale fajnie. Letnia ekspedycja na Lyn y Fan Fach właśnie się rozpoczyna. Morale w zespole, tym, które idzie tak z tyłu, jest dużo gorsze niż nasze. Nasze jest wielkie, wielkie ego i idziemy. O, Luiza, jak usłyszała, że morale jest kiepskie, to jak wyrwała, idę. Proszę Państwa, no czeka nas teraz około 40 minut pierwszej wędrówki. I tam na samej górze. Chuja cię słychać. Tak? Tak. Wysoko jest góra Pik Wzdu, na którą chciałbym wejść. W pizdu? W pizdu! Dokładnie. Idziemy w pizdu. Jest to najwyższy szczyt Parku Narodowego Brecon Beacons na południu Walii. Marcin dzisiaj rano, kiedy wstał na północnym zachodzie Walii, nie pomyślał, że za 5 godzin będzie na samym południu.
a wieczorem znowu będzie na północnym zachodzie. Ale jestem pewien, że pojedziemy tak. Było warto. No ja już kurwa mam dosyć. Pierwszy raport z placu boju. Setka miała pomóc, ale wydaje mi się, że doprowadza do przegrzania organizmu. I ci, którzy nie pili, to mnie by przeżyli. Ale ja się nie poddaję. Ja to rozgrywam taktycznie. Jestem sobie z tyłu, obserwuję peleton i w pewnym momencie, kiedy oni nie będą się tego spodziewać, zaatakuję i wyprzedzę. I zdobędę szczyt tej cudownej góry. Przed nami widać pik wzdu. Jest to najwyższy szczyt Brecon Beacons National Park. Tam za tamtą górą jest kolejne jezioro. Nie pamiętam teraz już jego nazwy, ale gdzieś tu się wyświetlam. Mam nadzieję, że damy radę wejść na górę tam, żeby zobaczyć jezioro z góry, bo to podobno jest najbardziej zapierający dech w piersiach widok i że uda nam się gdzieś tam na szczycie zatknąć polską flagę na znak, że nasi tu byli. Czeka nas jeszcze około 35 minut pieszej wędrówki i mam nadzieję, że nie dostanę zawału podczas tej trasy. Proszę Państwa, to jest już drugi nasz postój. Przeszliśmy jakąś 1/5 trasy i towarzystwo spuchnięte. Odpoczywamy przy pięknym wodospadzie. A jeżeli jesteście ciekawi, gdzie jest Piotrek, to możecie zobaczyć go tutaj na ujęciu z Luisy telefonu. Piotruś, jak jest? Zajebiście, przyjemnie, chłodno w nogi. No fajnie. I teraz jakaś pirania powinna go ujebać. Ale przyjemnie zimno jaja, ale dobrze, jak te części wchodzić do wody. Tutaj pani jest zachwycona strojem Piotra i robi sobie zdjęcia, żeby kupić sobie to samo. Po prostu Piotrek jest tak piękny, że mógłby kurwa grać w Playboyu. Dokładnie, Piotr. Jak Piotrek, możesz grać w Playboyu? Co najmniej. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Seta się strawiła, czuję się świetnie, ale robi się naprawdę gorąco, a przygotowaliśmy się na to, że będzie zimno. Ale możliwe, że kiedy wyłonimy się nad jezioro, to wiatr ostudzi nasze spocone mięśnie. Ciężko jest, ale jest pięknie. Naprawdę widoki, strumyki, wodospady, mosty, kładki. Tylko te waliki takie mocno średnie. No ale nie to są nasze Polki, wiadomo, wiadomo. Chodźmy dalej, ahoj przygodo. Następny, trzeci film kręcimy tutaj. Film będzie nazywał się Tragedia nad jeziorem Lyn Phan Phach. W kulminacyjnym momencie bonus BGC dostanie zawału, a Body Christ będzie miał wylew. Potworem będzie kilka tysięcy pizz, hamburgerów, burgerów, kebabów i tak dalej, które przez lata trawiły organizmy chłopaków, by na samym końcu ich kurwa opolować. Słuchajcie, no idziemy w górę, ale co chwilę się zatrzymujemy, no bo tu jest kurwa przepięknie, no. Kocham naszych patronów, bo dzięki nim tu jesteśmy. To jest właśnie szczyt Piks w dół. Jest w pizdu wysoko, nie? Piotrek, nie wejdziesz. Nie wejdziesz. Ty wszedł, łobaben. To jest Piotrek Janczar. Żadnych warunków się nie boi. Pan Piotrek, kurwa. Po 45 minutach marszu, kilku postojach, dotarliśmy, proszę Państwa, do naszej finałowej destynacji. Co? Wyjebała się? Łobaben! Pacha STV, zawsze w centrum najważniejszych wydarzeń. Pokaż dupę!
Dobra, no zdejmuję spodnie i do bracia. Możesz opukać ręce bardziej, w strumyku. Bardziej pocieszne jest to, że przebierzesz się dopiero za 5 godzin. Tu jest tak zajebisty widok, że kamieni zrobiło się mokro. Wracając, po 45 minutach spaceru i jednej wysiadce dotarliśmy nad jezioro Lyn Phan Phach. Cabo de Roca oraz Praia do Ursa z tamtego roku naprawdę były najpiękniejszymi miejscami, jakie widziałem w życiu. Wydaje mi się, że to chyba nie przebije tego widoku, który tam był, ale jest pewnie porównywalny. Szkoda, że Kamila się wywaliła, ale lepiej ona niż Luisa. Bęć! W końcu dotarliśmy w to niesamowite miejsce. Taką zadyszkę jak koń po esternie, kurwa. Podejdziemy do Kamili, spytamy się, czy nadal jej mokro. Kamila, słyszeliśmy, że jezioro zrobiło na tobie tak wielkie wrażenie, że zrobiło ci się mokro. Dokładnie, nie powstrzymałam tego, Luisko, ode mnie. Jak, widok? Cudowne, aż nie mam siły, żeby cokolwiek powiedzieć, jest taki piękny. Zobaczmy ten budyneczek, jest to schronienie dla turystów przy ekstremalnych warunkach pogodowych, bo proszę Państwa, to nie jest typowa walijska pogoda. Tutaj potrafi być naprawdę nieznośnie, leje, zacina i tutaj można się schować i przeczekać najgorszą możliwą pogodę. Jeżeli ktoś z nas za nie może, to będzie mógł tutaj zostać. Teraz jeszcze, proszę Państwa, pójdziemy... Ała! Nie zmieściłem się z ledem. Nasze auto jest gdzieś tam na dole. Jakie widoczki. I cisza, nie? Pomimo wiatru to nic, żadnego ptaka, nic. Tylko jakieś walijskie dzieci. Ale tak zawsze, dziecioki hałasują. Chcieliśmy razem z Piotrem wejść na górę, ale jest to przedsięwzięcie zbyt skomplikowane, ponieważ zajmie bardzo dużo czasu, więc postanowiliśmy się rozdzielić. Ja wezmę aparat Luizy, wezmę GoPro i pójdę tam na górę sam, a Piotrek będzie tutaj robił dalej przebitki i latał dronem. Sianwair, puszkłęgieś, gogery, churn, drobusan, tysylio, go, go, go. O kurwa. Pewnie chuja słychać, bo tu strasznie wieje. O jest. Luizo, kocham cię, że mnie namówiła, żebym tu przyszedł. To co widzę, jest niesamowite. Kocham cię bardzo. Idę dalej. Mam nadzieję, że wrócę ukochana. Patrz kurwa Jancar, jakie tu są widoki. Łobabę. Wieje naprawdę ekstremalnie. Tak jakbym kurwa leciał w samolocie z szyberdachem. O kurwa. Leżę tutaj w tej niecce
i żeby trochę osłonić się od wiatru i chwilę odsapnąć. Jestem już prawie na szczycie, więc, że tak powiem, nie martwię się o to, czy dojdę, ale moje nogi muszą chwilę odpocząć, serce się musi uspokoić, ale polecam. Lin in Van Fach, zajebiście. Kochani patroni, chciałem wam z tego miejsca podziękować, bo dzięki wam możemy odwiedzać takie piękne miejsca. Marzyłem o tym od bardzo dawna i dzięki wam udało nam się tutaj przyjechać. Jesteście najlepsi. Dopiero jak ruszyłem się z miejsca, to poczułem, jak bardzo jestem najebany, bo jednak mała ilość snu, mała ilość jedzenia, oraz wielka ilość zmęczenia sprawiają, że takie 200 ml na raz, to ja jestem pijany. Sianwaj, puśkuingiś, gogery, chłyrndrobusan, ty silio, go, go, go. La 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 la, ta ta ra ta ta ta, pa 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 pa. Fly like a mockingbird, so. Ale żeby nie było, że Palhais TV to tylko i wyłącznie patologia i obalanie mało setungów oraz mało dwusetungów, to mam dla was pewną ciekawostkę. Jak łatwo się domyślić, z takim jeziorem musi wiązać się jakaś legenda. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za legenda, to zapraszam. Dawno, dawno temu pewien miejscowy ojściu Płotek wypasał codziennie owce nad tym niezwykłym jeziorem. Dni leciały, a on z nudów gapił się ciągle w tafle wody, bo w sumie prócz owiec to nie miał żadnej innej rozrywki. Pewnego dnia, gdy jak zawsze zamulał nad brzegiem, jego oczom ukazała się przepiękna młoda kobieta, która wylazła prosto z jeziora. Jak to zawsze bywa w legendach, koleś z miejsca się zakochał i nic go kurwa nie zastanawiało. Zero pytań, czy nie była z jakimś jego kolegą, czy ma wszystkie szczepienia, czy chrapie w nocy, czy umie gotować. Nic, zakochał się i chuj. Młodzi się skumali i przez lata byli bardzo szczęśliwi. Po ślubie jego owce były ładniutkie, tłuściutkie, krągłe i zdrowe i z każdym dniem rosła ich rynkowa wartość, a kupcy zabijali się, by tylko móc którąś odkupić. Facet w krótkim czasie stał się powszechnie szanowanym hodowcą i wkrótce miał własną, dobrze prosperującą farmę, dzięki której zaczął zarabiać konkretny hajs. Na dodatek, laska z jeziora obiecała mu, że będzie bogaty i szczęśliwy, jeśli ją poślubi. Stawia mu tylko jeden warunek. Nie może jej uderzyć trzy razy. Czyli wychodzi na to, że dwa razy może, ale kategorycznie nie trzy. Facet sobie pomyślał, że z łatwością spełni ten warunek, bo laska, mimo że wylazła z wody jak ryby kilkaset milionów lat temu, to była wyjątkowo piękna. No a przecież ładnych się nie bije. Jego żona przez te wszystkie lata opiekowała się domem, urodziła mu trzech synów i zawsze go wspierała. Pewnego razu poszła się spotkać z nim na targu, ale akurat przyszła nie w porę. Facet był zły, ponieważ interesy nie poszły tak jak chciał i nie miał ochoty z nią rozmawiać. Ona drążyła temat, on nie wytrzymał, odwinął się i wypłacił jej jednego ojcowskiego liścia. Od razu sobie przypomniał o umowie i że właśnie zajebał skuchę. Pomyślał sobie, chuj, raz nie zawsze, przeprosił i obiecał, że nigdy więcej nie podniesie na nią ręki. Jednakże, jak wszyscy wiemy, kto raz uderzył, ten uderzy po raz kolejny.
Długo nie trzeba było czekać. Koleś wypłacił jej drugiego luja za to, że śmiała się na pogrzebie, a potem trzeciego za to, że płakała na weselu. Po trzecim luju baba spakowała manele i oznajmiła, że wraca do jeziora, a małżeństwo przestaje istnieć. Gość mówi do niej, a idź w cholerę i taplaj się w mule, ale nie spodziewał się, że ona zabierze ze sobą wszystkie jego owieczki. Gość wyrywał za nią kitę, by powstrzymać ją przed zabraniem mu jego stada, ale za nic w świecie nie mógł jej dogonić. Kiedy dotarła nad jezioro, dała nura prosto w wodę, a za nią wszystkie zwierzaki i tyle jąchło widział. Jak łatwo się domyślić, gość popadł w ruinę i resztę życia spędził pogrążony w rozpaczy, żałując swoich czynów. Jaki z tego morał? Co z jeziora wylezie, do jeziora wróci. Oczywiście, żartuję. Nie bijcie swoich żon, bo skończycie marnie. No chyba, że proszą. W tym momencie kończy się ta cudowna relacja z Lyn y Phan Phach. Cudowne, piękne miejsce. Odwiedziłem Harachow. Moje marzenie. Usiąść na mamucie, wypić setę. Odwiedziłem Palhais. Odwiedzić matecznik, wypić setę. Odwiedziłem Cabo da Rocca, Praia da Ursa i wszędzie zaznaczyłem swoją bytność. A dzisiaj odwiedziłem Lyn y Phan Phach i jestem naprawdę bardzo dumny. Jestem pewien, że odwiedzimy jeszcze wiele takich ciekawych miejsc. A teraz Babem. I kto tu jest pijany? Rozpoczynamy procedurę schodzenia, która zajmie nam trochę czasu, ale na pewno będzie dużo lżej niż wchodzić. W tym momencie kończy się nasza cudowna przygoda nad jeziorem Lyn y Phan Phach. Byliśmy tutaj pół dnia i było naprawdę zajebiście. A teraz czeka nas 4-5 godzin podróży samochodem i powrót do północnej Walii. To nie może być fajne. No ale cierpciało, coś chciało. Czwarty, ostatni dzień naszej walijskiej przygody. Dzisiaj już nie będziemy się tak katować kilometrami oraz łażeniem. I będziemy dzisiaj zwiedzać naszą maleńką Holy Island, która też ma wiele różnych ciekawych atrakcji. Dzisiaj pospaliśmy troszeczkę dłużej, jest piątek, 8 rano. Jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, jest piękna, cudowna pogoda. Nikt z nas nie spodziewał się, że w Walii będzie aż tak ładnie. Zresztą zobaczcie, u nich nawet palmy rosną. A to jest nasz piękny budynek, w którym spaliśmy przez ostatnie 3 dni. Niestety, jutro trzeba wracać do Polski. Nasza walijska przygoda zakończy się. Najprawdopodobniej już nigdy nie przyjedziemy z kamerą do Walii, ale prawdopodobnie wrócimy z kamerą na wyspy. Możliwe, że Kraken nie będzie mógł z nami pojechać, więc wypadałoby chociaż troszeczkę liznąć kierownicy po drugiej stronie. Więc teraz udamy się tutaj na okoliczne rondo, gdzie usiądę sobie za kółkiem Forda Transita i będę sobie próbował jeździć. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, ale damy radę. Po pierwsze, czy wygodnie masz ustawioną kierownicę i fotel? Tak. Wyżej, niżej, dalej, bliżej. Pięknie jest. Dobra, to teraz w automacie. Pierwsza lekcja jest taka, że tu masz stopnicę i tej nogi nie używasz w ogóle. Jej nie ma. To rozwiążemy. Dobrze, nie masz tej nogi, więc używasz tylko gazu i hamulca, tak? I teraz, jak puścisz hamulec, auto zacznie ci się toczyć. Puść hamulec. Regulujesz sobie gazem i hamulcem tak naprawdę. Skupię się teraz na drodze. Wyczuj sobie gaz i hamulec, wciśnij hamulec, żeby widzieć, jak auto hamuje. Zwolnij sobie, bo za bardzo, tak? No i to masz kierunek. Dobra, kurwa, walimy tam. Kurwa! Trochę wolniej jest, marcin. Dlaczego? No bo też, no bo jak ci mówię, no. Co, kto wie, że mnie teraz jedziesz po lewej stronie? No to ej. Nie dopisuj się. Jesteśmy blisko krawędzi. Kurwa. Ale co? Ale jedź w ogóle. Bliżej prawej strony. Jestem hardkorem. Kurwa, dziadolotem jakimś każą mi tu latać. Czemu ty się popisujesz? Przed minionami widzów. Nie wiem, czy zauważyliście, jak pięknie rączki złożył na skręcie. Tak. Tak. Na ręcznym.
No kurwa, daj mu, już mamy paliwo. Dajesz, Malina, dajesz. Kurwa, nie jest tak strasznie, no ale fakt, że tu nikogo nie ma, nie? No wiesz, jak ty jeździsz blisko lewej? No to dawaj, to jedziemy na miasto, nie jest tak strasznie. Nie, no tak całkiem spoko, ale jakbym miał jeździć tyle, co ty wczoraj, to bym się załamał po tych cienkich uliczkach, nie mijać się z tymi typami, tu nikogo nie ma, nie? Więc... Na rondzie, jedź prosto. Dobra. Drugi zjazd. Widzicie, Geralt jest z nami. Prosto jedź. Tak. Na autostradę zjedziemy. Czy spojrzałeś w ogóle w prawo, czy ktoś jedzie? A nie. A patrzysz w ogóle na lusterka, żebyś nie chciał zakrętu? Nie, ja tam. Patrzę, no i widzę w nich Piotra Janczara. No. Ale piękny jest, nie? Jest tak kurwa piękny, że mógłby zasłaniać lusterko. Przybyliśmy właśnie do Port Dafarch, jeżeli dobrze pamiętam. Jest to taka urocza zatoczka oraz plaża. Szerokość zatoki to mniej więcej 100 metrów i mogę wam zdradzić, że całość zbudowana jest z prekambryjskiej skały. I to jest koniec wiedzy, jaką posiadam na temat tego miejsca, ale jak widzicie, jest naprawdę bardzo ładnie malowniczo. No nie jest to Praia da Ursa, ale całkiem spoko. Dzisiaj jest najcieplejszy dzień z wszystkich, które tutaj byliśmy, więc uznaliśmy, że to jest idealna pogoda na plażowanie. No, piasku tutaj nie ma zbyt dużo, ale o tej porze roku jest bardzo mało turystów, więc, że tak powiem, możemy się śmiało rozłożyć, gdzie tylko chcemy. Może irlandzkie, bo jak sama nazwa wskazuje, tam jest Irlandia, wiadomo, główka pracuje, tam brzydkie walijskie dzieci. No, a ładne są? No nie. No nie. No. Przejdźmy się kawałek tutaj tą plażą kamienistą. Spróbujemy tutaj jeszcze z Piotrkiem przemknąć tutaj. O. Szybko, kurwa. No. Więc tak to się prezentuje. Ładnie, Piotrek, co? Nie wziąłem ręcznika, bo bym kurwa wszedł do tej wody, no bo to nie jest zimno jakoś bardzo, nie? No podejrzewam, że ciepła też nie jest. Tak? Tak. O, babel! Kurwa! No nie, 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 nie jest. Dobra, kurwa, chuj, sam se tu są, sam se tu wodzę. Ło, ba, ben! Ło, ba, ben! Ucieczka, kurwa. Z racji tego, że ten dzień to jest takie troszeczkę rozprężenie, odpoczynek, relaks, to ja teraz udaję się na plażowanie, a Piotr Janczar będzie zapierdalał.
Po godzince plażowania ruszamy dalej i teraz zobaczymy lokalną latarnię morską. Dotarliśmy w okolice latarni Southstack i teraz ruszamy w pieszą wędrówkę, żeby się na nią dostać. Znajdujemy się obecnie w takim paśmie różnych wzniesień, które są najwyższe na wyspie Holyhead oraz najwyższe w całym hrabstwie Anglesey. Naszym oczom właśnie ukazuje się Southstack Lighthouse. No, fajnie to wygląda. Teraz będzie fajna część przygody, ponieważ będziemy schodzili schodami w dół na wysepkę Southstack, na której jest latarnia. Jak będziemy wracać, będzie dużo gorzej, ponieważ będziemy musieli schodami wspiąć się na górę. No ale jesteśmy Balchaj z TV, niczego się nie boimy, prawda Luiza? Aha, prawda. W paru minutach marszu dotarliśmy na sam dół i tędy, tutaj oto tą kładką można dostać się na wyspę Southstack, ale my tutaj na dole poczekamy na resztę naszej drużyny, ponieważ schodzą dosyć wolno. No to jeżeli tak wolno schodzą, to jak wolno będą wchodzić? My z Janczarem zawsze pierwsi. Chodźmy tutaj, zobaczmy jak to się prezentuje. O, proszę zobaczyć. No, odezwał mi się lęk wysokości, wiesz? No chyba to jest najbardziej... Znaczy w sumie nie wiem, czy to jezioro wczorajsze, czy to dzisiaj, to są dwie zupełnie inne rzeczy, ale zajebiście to wygląda. No tu jest zajebiście. Wziąć kod, żeby iść do latarni morskiej. Ja pierdolę, czy... No to go wyrzuć, no. Latarnia Southstack ma dokładnie 210 lat. I obecnie nie jest już potrzebna za bardzo do użycia, więc jest atrakcją turystyczną. I można ją odwiedzać codziennie od godziny 10 do godziny 16. Ostatnie wejście jest o 15.30. Z tego co wyczytałem na tabliczce nieopodal, to... Kurwa, każdy schodek inny. Bilet wstępu to 6 funtów od głowy. Ale na pewno warto zapłacić. Chyba płaci się za wejście na sam czubek latarni, tak mi się wydaje. Ponieważ jak na razie żadnej bramki nie było, nigdzie nie musieliśmy becelować. I tutaj jest taka krótka próbka tego, jak będzie się wchodziło pod górę. Kraken, jak ci się podoba miejscówka? Bardzo ładna. Fajne, co? Uważaj, schodek. Następny. Dotarliśmy, jesteśmy u podnóży latarni morskiej i powiem wam szczerze, że mam już dosyć. Tutaj widać schody, które musimy wrócić. Przypomina mi ta miejscówka taką z Gry o Tron, nie? Było coś takiego, że Jon Snow z tą kurwa blondyną, co ją tam dymał, a to jest jego siostrą, to z nią chodził po takich kamykach, nie? Nie było tak? Więc teraz, proszę państwa, kupujemy bilety i spróbujemy dostać się na samą górę. Dziewczyny zostały na zewnątrz, my weszliśmy do środka, zakupiliśmy bilety i za 4 minuty rusza wycieczka i mam nadzieję, że wejdziemy na samą górę, a nie, że przyjdzie pani i będzie opowiadała o aparaturze, która tutaj jest, bo... No, ładna jest, fajnie, ale wolałbym stanąć na górze i zobaczyć, jaki jest ładny widok, nie? We can go now, yes? Jeszcze, go. How many stairs? Mind your head. Yeah. Jest dobrze. No, nie było źle. Kędrek jest malutki, to się przycisnę. No, ja bym się plecak zapinował. This lighthouse stands 28 meters above rock level
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ta latarnia morska sieje na cały świat propagandę LGBT. Wysyła tęczowy sygnał daleko w morze, ale nie możemy zbyt długo tu przebywać, ponieważ to ma bardzo kiepski wpływ na nasze zdrowie. Wrócę z Krakenem, a nie z Luizą. Zeszliśmy już na dół i na górze naprawdę było bardzo, bardzo gorąco, ale warto odwiedzać takie miejsca, warto wspierać, kupując bilety. Pan ciekawie opowiadał, nie wszystko zrozumiałem, ponieważ z bardzo takim ciężkim walijskim akcentem. Jako ciekawostkę jeszcze wam powiem, że dokładnie 110 km w tamtą stronę znajduje się Dublin i można stąd, z Holyhead, dopłynąć promem. Tam za tymi górami jest wielki port, z którego pływają promy. Rejs do Dublina trwa dokładnie 3,5 godziny. Idziemy teraz zobaczyć, co robią dziewczyny, które tutaj plażują na tej wyspie, otoczone, jak widzę... Taka dziura była. No, Piotruś, nie skręcę tylko nogi. Nie, jesteś ubezpieczony. A nie, jesteś! Przecież wykupiłem ci ubezpieczenie. O ty mordo, to może ja jednak coś zrobię. Do 6 tysięcy zwracają za transport ciała do Polski. No, a to jest tak wysoko, że chyba stąd się już nie ten... Nie wraca z ciałem. Nie, tu zostajesz już na zawsze. Stawiają krzyżyk i już, nie? Ja bym chciał taki pogrzeb jak wikingowy, że na tratwę, na morze i wiesz, płonąca strzała. Tak. Nie trafia. I odpływasz. W tym momencie kończy się nasza cudowna wizyta w tej przepięknej latarni morskiej. A teraz czeka nas solidny wpierdol podczas wchodzenia na górę po tych morderczych schodach. Ale zanim do tego przejdziemy, mam dla was pewną ciekawostkę. Ponieważ Palhajs TV bawiąc uczy, ucząc bawi. Wyspa Saustak jest rezerwatem przyrody, jest siedliskiem m.in. maskonura zwyczajnego, fulmara zwyczajnego, wrończyka, nużyka zwyczajnego oraz mewy trójpalczastej. Kurwa, 420 schodów. Ha. 420 stopni to był prawdziwy hardcore dla naszych kolan, ale jesteśmy Palhajs TV i żadnych wyzwań się nie boimy. Teraz zapraszam was na przebitki Piotra Janczara i to będzie ostatnia ładna rzecz, którą zobaczycie w tym odcinku, bo potem będzie już tylko moja gęba.
Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy i również kończy się nasza walijska przygoda. Niestety, ale jutro z samego rana musimy wracać już do domu. Ale na szczęście jest jedna rzecz, która nigdy się nie kończy i są to nasze ambicje. Jestem przekonany, że to nie jest nasza ostatnia wyprawa i szczerze nie mogę się doczekać. W tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko, a w następnym zobaczycie... W tym odcinku mogliście zobaczyć, jak bawiliśmy się w Walii, a w następnym zobaczycie nas na Fame MMA, gdzie będą się chłopaki walić. Po mordach! I na koniec, jak zawsze, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję Wam bardzo, jesteście świetni, najlepsi i tylko dzięki temu, że nas wspieracie, to mogliśmy tutaj przyjechać. Sianwajr, puszkłęgiś, gogery, huryn, drobus, santy, sylio, go, go, go. Dziękuję Wam, że jesteście z nami. Pozdrawiam. Try.